Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Zbieracie już cukinię? No, my zbieramy tej cukinii już sporo i wiem, że większość z Was już też zbiera. No to pora na placki! Pyszne placki, chociaż są różne przepisy. W zeszłym roku był na tym kanale też przepis na pyszne placki z cukinii. Dzisiaj będzie inny przepis, znowu od mojej mamy, na bardzo dobre placki z cukinii. Zapraszam więc na filmik z serii Kuchnia Ogrodnika, jak zrobić placki z cukinii. Praktycznie nie umieszczam tutaj filmików kulinarnych, ale te kilka w roku no to warto, szczególnie jak chodzi o placki z cukinii. Moja mama Marysia wykonuje, a ja jestem narratorem. Do zrobienia placków potrzebujemy. Cukinie, około 1 kg. U nas jest żółta, zielona, no bo na ranczu właśnie takie mam, ale wy możecie sobie wybrać takie, jakie macie. 2-3 duże ziemniaki. 2 cebule. Zamiast cebuli można użyć zielonej cebulki, szczypiorku. 2 jajka. Zioła prowansalskie. Pieprz. Sól, ziarenka smaku, mąka pszenna. Bierzemy miskę, tarkę i zaczynamy trzeć cukinię. Na tarce o grubych oczkach. Młodą cukinię można zatrzeć razem ze skórką, no bo to jest takie, wiecie, ona jest taka młodziutka, świeża, taka miękka. Przy starszych cukiniach, no to warto taką cukinię obrać. Zachęcam każdego swoją drogą do uprawy cukinii, no bo to warzywo stosunkowo łatwe w uprawie i daje bardzo dobre plony. Własne warzywa z ogródka to jest coś zupełnie innego niż warzywa kupne, a no każdy może uprawiać warzywa. Nie trzeba do tego ogrodu. Wystarczy taras, balkon, a nawet parapet. No do cukinii parapet, no to tak kiepsko, ale pomidorki i tak dalej. Wiele warzyw można mieć nawet na parapecie. Startą cukinię solimy. Używamy do tego jedną płaską łyżeczkę soli. Wszystko mieszamy. Cukinia puści dużo wody, no czyli dobrze, bo tej wody w takich ilościach w plackach nie potrzebujemy. Odstawiamy startą posoloną cukinię na bok. Niech tak sobie chwilę poleży. Na tej samej tarce ścieramy ziemniaki. W czasie ścierania cukinia będzie puszczała wodę. Wystarczy ten właśnie okres krótki, w którym ścieramy ziemniaki i cukinia będzie w misce gotowa. Bierzemy garnek. Ściskamy tą całą masę z cukinii, tym samym usuwając nadmiar wody. Można to dać na sitko, ale mama robi to rękoma. Ilość wody może być różna. Czasami są cukinie, które mają dużo wody, są też takie, które mają tej wody stosunkowo mało. No i to jest prawda. My już przez lata robienia placków ze swojej cukinii i z tej kupnej, no z różnych odmian już to zauważyliśmy. Ale po prostu wody się pozbywamy i jest dobrze. Do odciśniętej cukinii ścieramy cebulę lub tak jak już powiedziałem, można pokroić zieloną cebulkę, pokroić szczypiorek. Są różne przepisy, mama robi różnie te placki, a to jest jeden z tych przepisów. Swoją drogą miała być w tym roku kuchnia ogrodnika, no czyli takie wiecie, domowe przepisy na słoiki, na placki i tak dalej, ale nie wyrobiliśmy się z tym wszystkim, za dużo jednak było tego wszystkiego i z tym domem i tak dalej, a my no, nie chcemy, żeby to była wiecie, taka średnia jakościowa książka. Chcemy, żeby to była taka, wiecie, swojska, ogrodnicza, na dosyć dobrym poziomie, no tak jak jest to w tych moich dwóch książkach, które napisałem o uprawie warzyw, czyli w tej książce Jak uprawiać warzywa i w książce Planer warzywnika. Tutaj tylko tak wspomnę, że są to dwie różne książki. Oczywiście zapraszam Was do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Dzięki tym książkom nauczycie się, jak uprawiać warzywa. A na książkę tę Kuchnię Ogrodnika no prawdopodobnie przyjdzie czas dopiero w przyszłym roku. Do garnka dodajemy starte ziemniaki. Mama jeszcze dosypała minimalnie soli, ale też warto pamiętać, żeby z tą solą nie przesadzać, bo nie każdy lubi takie placki tak mocniej posolone. Wszystko razem mieszamy rękoma. No i czas przyprawić nasze placki. Mama używa ziarenek smaku i daje pełną łyżeczkę. Można też jednak dać różne przyprawy wedle własnego uznania. Do tego dodajemy szczyptę pieprzu. I wytrzyjcie teraz ręce, żeby mieć suche, no bo następnie dodajemy zioła prowansalskie. Tak dobrą garstkę. One są już aromatyczne, ale zdecydowanie warto te zioła potrzeć w rękach, aby jeszcze bardziej wydobyć ich aromat. Wszystko mieszamy łyżką, tak żeby było to dokładnie ze sobą połączone. Dodajemy 2 jajka. I znowu mieszamy. No i teraz pam, param, pam, pam. No i wymieszane. I można wszystko teraz skosztować, ewentualnie doprawić. Wsypujemy 3 kopiaste łyżki mąki pszennej. No i znowu wszystko razem mieszamy. Ilość mąki pszennej można potem zwiększyć w zależności od tego, jak gęsta będzie ta masa. I jeszcze 1 kopiasta łyżka mąki pszennej. Mieszanie i masa przygotowana. Na patelnię wlewamy olej i czekamy, aż ten olej się dobrze zagrzeje. No to jest chwilka. Nakładamy naszą masę. Smażymy placki około 2-3 minuty z każdej strony. Pierwsze placki zwykle dłużej się smażą, tak nawet 3 minuty z każdej strony. Jak sprawdziłem sobie na kamerze, no to do pierwszego obrócenia to było trochę ponad 3 minuty, a już na drugiej stronie to było 2,5 minuty.
ale to nie róbcie tak, że koniecznie musi być tyle i tyle. Zdecydowanie warto, żeby placki się ładnie zarumieniły, no i możecie sprawdzać, czy już Wam ten stopień zarumienienia odpowiada. Placki są już gotowe. Placki będą świetnie smakowały bez żadnych dodatków, ale można też podać je z samym jogurtem, z kleksem śmietany, z sosem czosnkowym, z sosem musztardowym, no tak jak je lubimy, też można dodać na przykład łososia wędzonego. Trochę został zmniejszony teraz ogień i pora nałożyć kolejną porcję. Placki mają się ładnie zarumienić. Mama dała na talerz papier ręcznikowy, na który wykłada placki, żeby usunąć nadmiar tłuszczu. No i wszystkie placki są już gotowe, ale tutaj jeszcze dodam Wam krótko, jak zrobić sos, bo był w tym roku już jeden filmik, jak zrobić sos czosnkowy, no ale teraz inny przepis, jak zrobić sos musztardowo-majonezowy. Jest bardzo smaczny. Bardzo szybki przepis. 3 łyżki majonezu, 2 łyżki musztardy, sól i pieprz. Czosnek granulowany, miód. Do miseczki wkładamy 3 łyżki majonezu. Dajemy 2 łyżki musztardy, tak żeby była odczuwalna gorczyca. Troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu. Łyżeczka czosnku granulowanego i płaska łyżeczka miodu. Wszystko razem bardzo dokładnie mieszamy. Sos przetrzymujemy w lodówce tak do tygodnia czasu, mniej więcej. Można to jeszcze doprawić według uznania, no można dać na przykład jeszcze cebulkę, koperek i sos gotowy. Pyszny do placków, ale nie tylko, też choćby do frytek. No i teraz to już wszystko. Standardowo mamie napiszcie coś miłego, bo placki pyszne zrobiła. Ja Wam teraz dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.